Jest jedna trochę mniej fantastyczna wiadomość, mianowicie ten wypadek, Krzysiu. No bo wiesz, tutaj tańczycie, już nic nie widać, no wiadomo, lekarz to lekarz, ma swoje kontakty, uśmiech, uzębienie, widzę, piękne, ale jak to w ogóle się stało, że dostałeś z łokcia od Walerii? No bardziej nabiłem się na ten łokieć, nie to, że kobieta mnie bije, ale fakt faktem wyglądało to dramatycznie, zalałem się krwią, Lerka bardzo szybko opatrzyła mnie, pojechaliśmy do mojej kliniki, gdzie opatrzyłem się porządnie, no teraz trochę jeszcze jestem spuchnięty, ale wszystko zakończyło się dobrze. Jedynka zrobiona, więc... Tak. Co więcej, nawet Lerka zrobiła mi zastrzyk. Pierwszy raz w życiu trzymała strzykawkę i igłę. Poradziła sobie. Za pierwszym razem. Czyli on dobrą instrukcję, więc Krzysiek mnie wszystko wytłumaczył. Czyli rozumiem, że te wasze treningi są takie dosyć intensywne. Dużo się na nich dzieje. Intensywne, bardzo dużo się dzieje, ale przede wszystkim pomimo tych ciężkich treningów, bo naprawdę Krzysiek wykonał bardzo dobrą pracę, to też fajnie się bawimy. Cały czas jest śmiech, cały czas jest zabawa, bardzo się lubimy. W ogóle nie odczuwamy, że konkurencję mamy pomiędzy parami. My się cieszymy, że my razem tańczymy i to jest najważniejsze tak naprawdę. Ja myślę, że właśnie bardzo ważne jest w tańcu, aby para dogadywała się. My mamy chemię od samego początku. Ja notabene marzyłem o tym, żeby właśnie z Walercią tańczyć. To była absolutnie moja wybranka. I to naprawdę się lubimy. Poza tańcami nawet bardzo często wychodzimy razem na obiady, na kolacje, bo cały czas nam za mało jest naszego towarzystwa.